Już na pierwszy rzut oka można dostrzec, że Żyrardów to miasto inne niż wszystkie. Charakterystyczne budynki z czerwonej cegły to spuścizna jeszcze nie tak dawnej przemysłowej historii. Żyrardów jest młodym miastem. Jeszcze niespełna 200 lat temu w tym miejscu rozciągały się pola uprawne. W ciągu kolejnych dekad powstał tu prężny ośrodek przemysłowy, a Żyrardów zyskał miano europejskiej stolicy włókiennictwa. W 1833 roku na polecenie rządu Królestwa Polskiego z warszawskiego Maremontu przeniesiono tu fabrykę wyrobów lnianych. Za organizację przemysłowego ośrodka produkcji lnu odpowiedzialny był francuski inżynier Philippe de Girard. Budowa mechanicznej przędzalni i ręcznej tkalni ruszyła pełną parą, równolegle napędzając rozwój miasta. Historyczny układ urbanistyczny przetrwał do dziś, a ceglane budynki przy głównym miejskim placu wciąż pełnią rozmaite funkcje publiczne. Podobnie dwa okazałe gmachy starej i nowej przędzalni, które dziś pełnią funkcje handlowe, biurowe i mieszkalne. Będąc w Żyrardowie, koniecznie trzeba odwiedzić Muzeum Lniarstwa, które znajduje się troszkę na uboczu w jednej z dawnych hal przemysłowych. Tu czujemy się jak w środku wciąż działających zakładów przemysłowych, jakby ciężka wielogodzinna zmiana dopiero się zakończyła. Muzeum Lniarstwa na Żyrardowskim Bielniku znajdujemy się właśnie w tej industrialnej przestrzeni, 5000 metrów kwadratowych. W głównej części jest to przestrzeń poświęcona tkaninom żakardowym, żyrardowskim krostom żakardowym, które trafiły tutaj po takiej długiej podróży właśnie z powrotem na swoje miejsce. Wszystkie te krosna, w większości te krosna są uruchomione i w Muzeum Lniarstwa możemy zobaczyć piękne tkaniny żakardowe właśnie utkane na tych krosnach, które tutaj są, które Państwo widzicie. Natomiast najważniejsze dla nas jest to, że dzisiaj w Muzeum Lniarstwa odtwarzamy stare wzory żyrardowskich zakładów lniarskich, stare wzory żakardowe, którym nadajemy nowe życie, wykorzystujemy je w różny sposób. Poza tym w Muzeum Lniarstwa jest też jedna z najdłuższych drukarek filmowych, sitodrukowych, która wygląda pięknie w czasie normalnego zwiedzania, natomiast czasami zamienia się w pokaz dla modelek i organizujemy tam właśnie pokazy mody na tej naszej najdłuższej, jednej z najdłuższych w Polsce drukarek sitodrukowych. Każda rzecz Muzeum Lniarstwa jest związana z żyrardowskimi zakładami lniarskimi. 100% industrialnego klimatu, zapachu i wszystko, co tutaj się znajduje, jest właśnie takim dziedzictwem po żyrardowskich zakładach lniarskich. Znajdziemy tu bogatą kolekcję lnianych wyrobów i odgroma maszyn. Część z nich wciąż działa. W tym miejscu czuć ducha czasu i ducha pracy. Na zwiedzanie i spacerowanie po Żyrardowie można poświęcić pół dnia. Czas na chwilę relaksu. My polecamy oddalone o 10 km od miasta termy w Mszczonowie. Kompleks składający się z kilku basenów jest zasilany naturalną wodą termalną czerpaną z głębokości 1600 metrów. Zimą do dyspozycji mamy basen zewnętrzny i wewnętrzny ze stałą temperaturą 32 stopnie. Jest też jacuzzi, sauna i grota solna. Chodźcie zobaczyć, jak to wygląda w środku. Uczucie wejścia do takiej gorącej wanny wprost z lekkiego mrozu zdaje się być kilkukrotnie przyjemniejsze niż latem. Tuż obok, w tym samym budynku, działa niewielkie lodowisko. Jeżeli chcecie, możecie połączyć zimową aktywność z leczniczym, ale i leniwym wypoczynkiem. Wszystko w jednym miejscu. Termy Mszczonów to nie jedyne miejsce w okolicy, gdzie możemy się wygrzać i zrelaksować. Kilka kilometrów dalej od 4 lat działa Santago, największy zadaszony park wodny w Europie. 35 zjeżdżalni, tropikalne baseny wewnętrzne i zewnętrzne, basen ze sztucznymi falami czy błogi wypoczynek pod prawdziwymi palmami? Co wybieracie? Santago to zupełnie inna skala. Na wizytę w tym miejscu warto przeznaczyć przynajmniej kilka godzin. Kompleks
Kompleks podzielony jest na trzy strefy. Relaks, saunaria, jamanto. Ta ostatnia służy również najmłodszym. Zobaczcie, jakie atrakcje dla nich zaplanowano. Zjeżdżalni w Santago nie liczy się na ilość, ale na długość. Jest ich w sumie 3,5 km. Pontonowe, materacowe, zapadniowe, o różnych poziomach trudności. Na niektórych zjeżdżamy w pojedynkę, na innych w parach. Nam najbardziej do gustu przypadła zjeżdżalnia Tiger's Race. Chociaż może jednak ta. W Santago wyciszyć się można na przykład w basenach mineralnych. Wśród 8 zbiorników znajdziemy basen siarkowy i słone baseny Dead Sea o różnym stężeniu zasolenia. Odpocząć od bodźców można również na jednym z wielu leżaków, ukrytych w tropikalnej gęstwinie. Do Santago sprowadzono rośliny m.in. z Florydy, Malezji i Kostaryki. Wspominaliśmy, że do Santago warto przyjechać nie kilka godzin, a może nawet na cały dzień. Jeśli zgłodniejecie, na miejscu działa kilka tematycznych restauracji. Zamawiając jedzenie, przykładamy chip do czytnika i tyle. Za wszystko zapłacimy wychodząc. Do saunarium tym razem Was nie zabieramy. Tam obowiązuje strefa beztekstylna. Ale wierzcie na słowo, że korzystanie z 10 tematycznych saun, mroźnej komory i tropikalnego rozkładu to czysta przyjemność. Zresztą osądźcie sami, tuż po wizycie.